Zamelduje się w środkowej strefie na dziesiątce. Zobaczymy, jak sobie Ukrainiec poradzi właśnie grając troszkę, no bez takiej... Wykonującego rzut wolny słupka na strącenie przez któregoś z partnerów i przed momentem było blisko, żeby znów Polonii to się udało. Dokładnie, wspominałeś też o tych możliwościach szybkościowych, o kontratakach. Polonia z Gieksą też praktycznie pokazała wiele sytuacji, że potrafią szybko przeprowadzać te akcje. Teraz szansa dla Lechii. Pierwsza bramka pada już w 8 minucie. Spokojnie tutaj wydawało się, że ma Polonia wszystko pod kontrolą, ale Lechia zrobiła to perfekcyjnie. Kapitalne. Widzimy gospodarze teraz w ataku pozycyjnym. Lechia ustawiona ciasno, bardzo mało miejsca. Mateusz Michalski przekłada rywala. Pomyłek. Mena dochłania. Widzimy, że jednak ciągnie tutaj Ukraińca do tych bocznych sektorów boiska, gdzieś do linii bocznej. Ta współpraca z Meną oglądała ostatnio świetnie. Juan świetnie to zrobił. Dobra piłka. Władysław Ochrączuk. Dobrze teraz Polonia ustawiona. Kowalski Haberek na prawą stronę jest niezła. Wrzutka, szansa. Mena tutaj dobrze ustawiony. Czy pogoni siedlce? Bajdur. No to mogło być zaskakujące. Sarnawski był jednak tutaj czujny, przygotowany, skoncentrowany. Najmniej z punktu widzenia Polonii w odpowiednim momencie. Chłań. On lubi wejść w dribbling, lubi wejść w kontakt. Mur. Tylko w mur. Żelisko. Tam dwóch właściwie piłkarzy pojawiło się obok kapitana Polonii i to już sprawiło, że Polonia miała problemy. Teraz Kowalski, Haberek. Świetnie tę piłkę dograł na kilkadziesiąt metrów. Kapitalne uderzenie. W pustym terenie rozgrywać. Dobre zgranie Tomczyka. Bajdur chyba tutaj trochę sobie przeszkodzili, bo jeszcze jedno dośrodkowanie. Szansa za lekkie jednak uderzenie. 34. minuta. Bajdur za nisko jednak, żeby ominąć mur. Mateusz Michalski, nie udało się wyprowadzić szybkiego ataku. Oj, i teraz szansa dla Meny. Mena! Fatalnie to zrobił skrzydłowy Lechii. Warto wyróżniać chyba Zawistowskiego, bo dzisiaj naprawdę taką jaśniejszą postacią jak jest. Ta decyzja Łukasza Kuźmy, gramy dalej. Tutaj nie ma mowy o przewinieniu. Chociaż na boisku dzisiaj tej młodzieży aż tak dużo nie ma. Biedrzycki jeszcze 20 lat, Zawistowski 23. Próba zaskoczenia tutaj Sarnowskiego strzałem z dystansu, no ale to niecelne i też niezbyt mocne uderzenie. Ale jednak Michalski zawahał się. Sarnawski, piłka pozostaje w boisku. Michał Bajdur, jeszcze jedno dośrodkowanie. Tomczyk, Chłań uprzedził Michalskiego Ukrainiec. No i teraz taka niewygodna, nieprzyjemna piłka, stara się tutaj znaleźć błąd rywala Mena, no i okazuje się, że znalazł ta presja. Dobra, teraz kombinacja Kluski właśnie z Kotomem. Szansa i to musi być gol, nie trafia jednak w bramkę Biedrzycki. No to bardzo dobra, bardzo wreszcie taka naprawdę składnie przeprowadzona akcja. Dobra ta kombinacja właśnie w środkowej strefie Kotona i tutaj dośrodkowanie właśnie tego zawodnika. No i ten taki nieprzyjemny znowu kozioł. Marcin Kluska, próba jeszcze obsłużenia tutaj biegającego z głębi pola, bardzo aktywnego po przerwie Bartosza Biedrzyckiego tutaj pod... Michał Bajdur i to jest to, co oglądaliśmy już wielokrotnie przy tych stałych fragmentach gry rywala, że później no, były problemy z dobrym podaniem. Wojciechowski, no zaskakujące uderzenie, odważna decyzja. Ale z tych tutaj nie widzimy ich za dużo. Dobra piłka. A Polonia szuka tej właśnie jakiejś przerwy, błędów w ustawieniu obronnym. Pawłowski ogrywa Kałachura. Pawłowski za długo, tak się wydaje. Zagranie ręką, wydaje się tak. Jeszcze piłka odbita właśnie od obrońcy, trafia w rękę. Pawłowski. A jednak będzie VAR chyba przyglądał właśnie się tej sytuacji. Zobaczmy, czy tam dwóch rąk nie było przypadkiem. No i pytanie, jaka była ta chronologia wydarzeń. Jeżeli tutaj został poproszony do monitora Łukasz Kuźma, to... Znaczy, jeżeli była ręka obrońcy, to ona była wcześniejsza, bo piłka odbiła się od piłkarza Lechii, trafiła dopiero Pawłowskiego nabiegającego jako drugiego. Tak. I teraz jeszcze naturalnie... Karne, oczywiście. Kluczowy stąd to jest traktowany jako parada obronna i że ta ręka, nieważne, że odbija się od nogi wpierw, ale ręka jest uniesiona bardzo wysoko,
powiększa obraz. No właśnie, tak. To jest kluczowe. Szansa na bramkę, która pozwoli wyrównać. Jeszcze kilka minut zostanie, ale na razie trzeba wykorzystać ten rzut karny. Szymon Kobusiński, on już w tym sezonie wykorzystywał takie szanse. Szymon Kobusiński broni Sarnacki. Kapitalna interwencja Ukraińca. No już lepszych okazji Polonia mieć nie będzie. Też jeszcze te przepychanki, to kolejne sekundy będą tutaj goście urywać. Żółta kartka dla Kluski, żółta kartka także dla piłkarza Lechi. Trójką ruszają poloniści, Kacper Sezonienko. Już jest w polu karnym, obok niego Marciniec. Sezonienko, ta piłka zostanie teraz wycofana i niewykorzystana szansa przez Australijczyka Darigo na zakończenie już tego spotkania Polonii. A chwilę później faul Michała Bajdura i to najprawdopodobniej oznacza, że Polonia już swojej szansy na zdobycie bramki dzisiaj mieć nie będzie. Ukarany jeszcze żółtą kartką Michał Bajdur. Rzekaliśmy, koniec. Mało tych kartek, na końcówkę odmarzyła nas.